Nie wiedzie się ostatnio także trzecioligowym rezerwom klubu z Łazienkowskiej. Druga drużyna Legii w trzech ostatnich spotkaniach zdobyła zaledwie jeden punkt. W sobotnich derbach naszego regionu legioniści przegrali na wyjeździe z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i spadli na ósme miejsce w tabeli. Początek spotkania był wyrównany, ale żadnej z drużyn nie udało się zakończyć akcji celnym strzałem. Potem inicjatywę przejęli gospodarze i nie oddali jej aż do końcowego gwizdka. Ich ataki były coraz groźniejsze i po raz pierwszy przyniosły efekt w 25 minucie, kiedy to do siatki trafił Michał Strzałkowski. Pogoń poszła za ciosem i tuż przed przerwą podwyższyła prowadzenie. Tym razem z gola cieszył się Jakub Kołaczek, który popisał się celnym uderzeniem z dystansu. Po zmianie stron podopieczni trenera Krzysztofa Chrobaka nie spoczęli na laurach i zdobyli kolejne dwie bramki. Najpierw precyzyjnym strzałem w długi ruch bramkarza Legii pokonał Patryk Szymański. Gości dobił Sebastian Kobiera, który 20 minut przed końcem meczu wykorzystał błąd stołecznej defensywy i z zimną krwią posłał piłkę do siatki. Pogoń Legia 4-0. Było to drugie z rzędu zwycięstwo grodziszczan, dzięki któremu awansowali na trzecie miejsce w tabeli.